Siema, siema, jesteśmy z powrotem. Jak już widzicie, na naszej scenie pojawił się Marcin Najman. Stanowski! I Krzysztof Stanowski. Jestem. No to panowie, zgodnie z umową, jak to mówiliście na swoich relacjach, że Marcin osobiście chciałby przekazać swoją słynną niebieską... Chciałby to może za duże słowo, po prostu... Tak się wydarzyło. Tak się po prostu zdarzyło. Natomiast oczywiście można było to zrobić w trochę lepszym stylu i Krzysio Stanowski mógł to wylicytować sam za swoją kasę, ale zrobił zbiórkę. Najważniejsze, że na szczytny cel. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to znakomita inicjatywa. Sam byłem wolontariuszem podczas drugiego finału, gdy byłem tylko troszkę starszy od mojej córki. Także jeżeli można było przekuć to szaleństwo w coś pozytywnego, no to właśnie to robimy. No i bardzo nas cieszy ten miły gest. Skąd ten pomysł u ciebie, żeby ta niebieska słynna kurtka pojawiła się właśnie na licytacji dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To nie jest tak naprawdę pytanie do mnie, to jest fenomen tej niebieskiej kurtki, która żyła już od pewnego czasu swoim życiem. Jeżeli uzyskała popularność większą niż Krzysio, no to postanowiłem, że może coś pozytywnego przynieść. Krzysio podpiął się pod tą kurtkę, budując sobie po raz kolejny na niej troszeczkę popularności, ale to dobrze, bo koniec końców wszystko kończy się happy endem i pomocą Wielkiej Orkiestry. Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i to nas najbardziej cieszy. No to teraz pytanie do Krzysztofa. Czy wiedziałeś od samego początku, powiedziałeś sobie, Marcin wystawia kurtkę na licytację, tak, muszę ją mieć, ona musi należeć do mnie? Przede wszystkim chciałem Marcinowi kolkę wręczyć, bo wiem, że ostatnio pytał o tą kolkę, czy jeszcze mamy. Jeszcze mamy, więc z Warszawy mu ją specjalnie przywiozłem. Ale ja piję zero, także odstawię, piję zero. No to nie trafiłem w twoje gusta, przepraszam. Tak szczerze mówiąc, po prostu, że myślałem, że pijesz normalną, no ale to dobra. Jak zwykle się pomyliłeś. No niestety. Jeśli chodzi o kurtkę, to mówiąc szczerze, nie zakładałem, że muszę ją mieć. Ale tyle osób do mnie pisało, że powinniśmy ją wylicytować, bo to właśnie jest ważne, że to nie ja ją wylicytowałem, tylko wylicytowała to społeczność cała, kanału sportowego przede wszystkim, czy w ogóle osób, które mnie obserwują, więc to nie jest de facto moja kurtka, to jest nasza kurtka, zebraliśmy na to 20 tysięcy złotych. Krzysiu, to jest twoja kurtka! Dziękuję bardzo. To nie jest nasza kurtka, to jest twoja kurtka. Będę dumnie ją, gratuluję zwycięstwa w licytacji. Będę dumnie ją prezentował. Podziękuj wszystkim, którzy ci pomogli licytować. Chociaż Marcin, jak wpłacisz tyle co ja, to też polecam, na razie płaciłem 4 tysiące, dzisiaj wieczorem będzie łącznie. Na Wielką Orkiestrę czy ogólnie? Na Wielką Orkiestrę. Ja parę setek wpłaciłem. Na Wielką Orkiestrę w tej akcji, to jest więcej warte niż chyba te 4 tysiące niż ta kurtka. Setek tysięcy. Okej. A to jeszcze nie koniec. Jest wpłat w tym roku, więc zachęcam wszystkich do wpłacania. Kurtka ma jakby wiadomo, co się z nią stanie. Napisali do mnie chłopcy z jakiejś szkoły, którzy marzyli o tej kurce. Powiedziałem, że jak założą 15 skarbonek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i będą kwestować, no to tą kurtkę otrzymają i będą mogli sobie ją powiesić w sali, więc założyli te skarbonki, założyli 13, no ale chyba w sumie się wywiązali, 13-15 mała różnica, więc ta kurtka u mnie będzie tylko, że tak powiem, przelotem. Tak, 13 czy 15 tutaj nie liczy się ilość, liczy się, najważniejszy jest gest, który tutaj czynicie w stronę Wielkiej Orkiestry. Dwa słowa do Jurka Owsiaka. Jurek, pozdrawiamy, tak jak obiecałem, bez awantur, bez przypałów, wszystko w kulturalnej atmosferze, także niech żyje Wielka Orkiestra. Uważam, że Wielka Orkiestra jest od tego, żeby łączyć ludzi z różnych miejsc, z różnymi historiami. Jest to akcja ponad podziałami, chciałbym, żeby taka pozostała. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękujemy za całe zaangażowanie, a teraz chcemy zaprosić naszych widzów na koncert zespołu Wienia, który jest z Meksyku. Specjalnie dla nas przygotowali krótki koncert. Zapraszamy!